Adrian Klarenbach. Dzień dobry Państwu, Danuta Cholecka. Rozpoczynamy powolutku, ale bardzo powoli poranek z TVP. Bardzo ciepło rozpoczynamy ten poranek i zapraszamy Państwa do spędzania go z nami. A co dzisiaj ciekawego w poranku? Mówić będziemy o opinii publicznej, która jest podzielona, ale żyje sprawą prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego. Przed której prezydent został zatrzymany, prokuratura postawiła mu 8 zarzutów, w tym 7 korupcyjnych. Jednak wczoraj sąd zdecydował, że Karnowski nie będzie tymczasowo aresztowany, tym samym nie zastosował innych środków zapobiegawczych, ba, nawet takowe środki zapobiegawcze nakazał nie podejmować. Dziś w sobocie ma się odbyć sesja Rady Miejskiej, podczas której... Radni będą decydować o losach prezydenta Sopotu. A co sugeruje premier Donald Tusk? Pytany przez dziennikarzy w Davos, co powinien zrobić jego zdaniem. Jacek Karnowski, premier, zasugerował, że powinien przemyśleć i nie zawiesić swojej działalności. Prawo i Sprawiedliwość zapewne będzie wnioskowało o to, aby odwołać prezydenta. Ale to jest oczywiste. Pozostałe... No dobrze, to w takim razie, to jest oczywiste, to o oczywistej oczywistości mówić będziemy w poranku. Ale będziemy też mówić o tym, że kilkudziesięciu policyjnych związkowców z całej Polski jedzie do Warszawy. Jedzie do Warszawy na spotkanie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Są oni zaniepokojeni cięciami w budżecie resortu o 500 000 000 zł. Będą domagać się oczywiście więcej pieniędzy dla policji. Para pedofilów stanie dziś przed sądem w Brzegu na Opolszczyźnie. Paweł W., nauczyciel informatyki, oraz Barbara P., opiekunka dwojga adoptowanych dzieci, wykorzystywali seksualnie 3-letnią dziewczynkę i 7-letniego chłopca. Rejestrowali wszystko kamerą i rozpowszechniali te nagrania. Będziemy o tej sprawie dziś mówić i to bardzo dużo. Boże, od kilku do kilkuset ton, niezwykle ciężki problem do rozwiązania mają śląscy pracownicy Straży Ochrony Kolei. Plaga kradzieży węgla z wagonów narasta, na torowiskach dochodzi do ostrych starć między grupami złodziei, sofistami i policją. Wszystko rejestrują kamery monitoringu, które pomagają w walce ze złodziejami. Walka ze złodziejami trwa dobra, a jaki jest jej wynik? O tym również w poranku w TVP Info mówić będziemy. A teraz już serwis, Adrian Klarenbach. Proponuję rozpocząć od serwisu. To bardzo dobra propozycja, ale pochodź. Proszę. Pochodź. Punkt 6. Czas na serwis informacyjny. Choć pojawiają się głosy, że w kontekście korupcyjnych zarzutów prezydent Sopotu powinien podać się do dymisji, Jacek Karnowski zapowiada powrót do pracy. PiS aż wrzy. PO natomiast twierdzi, że Karnowski nie jest już jej członkiem i nic nie może zrobić. PSL natomiast dystansuje się od całej tej sprawy, nawołując obie wspomniane partie, a więc PO i PiS, do bardziej stonowanych wypowiedzi. Na dzisiejszej sesji Sopockiej Rady Miasta radni PiS będą złożyć wniosek o zorganizowanie referendum w sprawie odmiany stanowiska prezydenta Sopotu.